Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy, jak planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon. Wszystkie róże świata twoje są. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś drzwi. Na lotniskach wokół globu tu wytężał wzrok, by zobaczyć, jak całujesz ziemię z jego stron. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemno. Do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc. Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Stał się cud, zniknął lęk. Roman Brandstetter, Psalm bezsilności.
Ja, kamień, leżę przy drodze. Panie, jesteś nieskończony i wieczny, ale równocześnie jesteś drobną kroplą deszczu, padającą w miarowych odstępach czasu na mnie, na kamień. Jestem cierpliwy. Mimo niezliczonych zabiegów, niczego dotychczas nie umiałem poznać, a przede wszystkim wciąż nie rozumiem, po co porzuciłeś mnie, Panie, przy drodze, przy której leżę, trwam. Zawsze ten sam, mimo upływu tysiącleci, ten sam, ten sam. Więc jakże mam się rozeznać w tym labiryncie zdarzeń, z których każde samemu sobie zuchwale urąga? Nadaremne są moje wysiłki, twórco złożoności i celowości, których nikt nie odczyta. Zamknięty w ciemnych chmurach mojego trwania, ja, niewolnik Twojej woli, leżę przy drodze. Padaj na mnie nieustannie i w równych odstępach czasu, aż mnie przedrążysz na wylot, Boże, wcielony w krople deszczu. Ja, kamień, jestem cierpliwy i bardzo, bardzo bezsilny. Thank you.
że Cię potrzebuję. Wołam Cię, ja jest duży mój. Jestem sam, choć stoję w tłumie, Ty w moich oczach widzisz ból, wiesz dobrze, że Cię potrzebuję. Wołam Cię, a jest duży. Tematem przewodnim dzisiejszego koncertu jest słowo nadzieja, wynikające z głośnej książki Przekroczyć próg nadziei. Szanowni Państwo, głównym wymiarem Ojca Świętego Jana Pawła II w perspektywie bycia człowiekiem nadziei jest zaproszenie współczesnego człowieka do tego, aby przekroczył próg nadziei, to znaczy by wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia, agnostycyzmu i wszedł w obszar nadziei, gdzie działa żywy Bóg. Przez cały dzisiejszy koncert będzie nam także towarzyszyła postać księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu stępuje w dół, każdym zboczem to wszystko, co z sobą nosi kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie niesiony swym własnym prądem, niesiony, niesiony, niesiony. Dokąd? Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi być, gdzieś tu musi być. Gdzie jesteś, źródło, gdzie? Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę Twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Jeśli źródło znaleźć chcesz, musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi być, gdzieś tu musi być. Gdzie jesteś, źródło, gdzie? Jan Paweł II, fragment Tryptyku Rzymskiego. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mówi Paweł na ateńskim Areopagu. Kim jest on?
jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia. On jest stwórcą. Ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości. Nie tylko na początku, ale wciąż. Wszystko trwa, stając się nieustannie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wyłania się ze Słowa. Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który stwarzał, widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. On, pierwszy widzący, widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział omnia nuda et aperta sudante oculus eius, nagie i przejrzyste, prawdziwe i piękne. Widział widzeniem jakże innym niż nasze. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Słowo, przedziwne Słowo, odwieczne Słowo, jak gdyby próg niewidzialny wszystkiego, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie. Jakby Słowo było progiem. Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny, odwieczny i boski. Za tym progiem zaczynają się dzieje. Dobry ojciec chroni dom, wysłuchaj.
trzecia pielgrzymka do Polski, Gdańsk 1987. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Prawdy, życia sprawiedliwości, miłości, pokoju. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na potrzeby bliźnich w duchu ewangelicznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden drugiego brzemiona nosić. Kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Ksiądz Jan Twardowski, bliscy i oddaleni. Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, aby się ominąć. Bliscy i oddaleni, jakby stali w lustrze. Piszą do siebie listy, gorące i zimne. Rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty, by nie wiedzieć do końca, czemu tak się stało. Są inni, co się nawet po ciemku odnajdą, lecz przejdą obok siebie, bo nie śmią się spotkać. Tak czyści i spokojni, jakby śnieg się zaczął, byliby doskonali, lecz wad im zabrakło. Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej. Niektórzy umierają, to znaczy już wiedzą. Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma. Nikt z nas nie jest samotny, tylko przez przypadek. Są i tacy, co się na zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem. Jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami. Można nawet zabłądzić, lecz po drugiej stronie nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się lubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą, bo Pan błogosławieństwem jest, bo Pan, tak mój Pan, błogosławieństwem jest, bo Pan, błogosławieństwem jest, bo Pan, błogosławieństwem jest. Uwielbiajcie razem ze mną Pan. Wywyższajmy Jego imię. Ja szukałam Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Bo Pan błogosławieństwem jest, bo Pan, tak mój Pan, błogosławieństwem. Błogosławieństwem.
błogosławieństwem jest. Bo Pan błogosławieństwem jest. Bo Pan, tak mój Pan, błogosławieństwem jest. Bo Pan błogosławieństwem jest. Bo Pan błogosławieństwem jest. Papież cierpienia. Cierpienie zdaje się przynależeć do transcendencji człowieka. Jest jednym z tych punktów, w których człowiek zostaje niejako skazany na to, ażby przerastał samego siebie i zostaje do tej tajemnicy w sposób wezwany. Zobacz, jak nasz Pan potężny, wielki jest. On kruszy każdą broń i każe wojną skończyć się. Potężny Izraela, Tyś po naszej stronie jest. Rydwany zła Ty ogniem palisz, nie lękamy się. Choć wody burzą się, Ty jesteś Panem, co ujarzmia fale wiatr, uciszasz serce me. Choć ziemia trzęsie się, narody kłócą się, ja wiem, że Pan mój Bóg, On ponad wszystko jest. Choć wody burzą się, Ty jesteś Panem, co ujarzmia fale wiatr, uciszasz serce me. Choć ziemia trzęsie się, narody kłócą się, ja wiem, że Pan mój Bóg, Pan jest mym schronieniem, tarczą i nadzieją.
Ksiądz Jan Twardowski, gdybyśmy. Gdybyśmy sami sobie ciebie wymyślili, byłbyś bardziej zrozumiały i elastyczny. Albo tak doskonały, że obojętny. Albo tak kochający, że niedoskonały. Jak wytworni geniusze, bądź źli, bądź za dobrzy. Wolnomyślny i liberalny. Mielibyśmy etykę z winą, ale bez grzechu. Życie bez śmierci. Miłość bez rozpaczy. Nie byłoby kołatania z lękiem do bramy samotnego sumienia. Dyżurnego anioła stróża, czasem jak niewiernego kota, dzikich pretensji. Mam za dobrą opinię o Bogu, żeby w Niego uwierzyć. Albo nic nie wiem, ale jestem tak smutny, jakbym wszystko już wiedział. Musiałbyś się liczyć z nami i uważać na siebie. Nie straszyć, kiedy radość zaczyna być grzechem. Spełniałbyś po kolei nasze życzenia. Urodziłbyś się nie w Betlejem, ale w Mondralinie. I dopiero byłbyś naprawdę niemożliwy. Siedem dróg, lecz jeden Pan i cel.
oblicze ukaż swe. Panie, wznosimy ręce Twojej łaski, Twego ducha dziś chcemy więcej. Encykliki Redemptor Hominis. Miłujcie się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Wielu naszych współczesnych utraciło Boga jako Ojca, dlatego nie znają macierzyńskiego języka wiary. Starajmy się ich uczyć alfabetu wiary. Poświęcenie, służba, miłość należą do podstawowego słownictwa zrozumiałego dla wszystkich. Można na nich zbudować prawdziwą gramatykę życia. Dlaczego milczysz kolejny dzień? Widzisz, przecież jestem jak cień. Czekam cierpliwie na znak z góry, ale nade mną czarne chmury. I wiem, ile czasem warte jest czekanie. I chcę powstrzymać serca umieranie. Jeszcze nie wiem, czy coś zmieni się, czy mi odpowiesz tak jak chcę. Boję się, że szukam siebie tylko, jak już nieraz, kiedy spojrzę w przeszłość i myślę o tym, jak to skończy się. Boże, to trudne. Chciałabym teraz być w niebie, być w niebie. Woda i krew, woda i krew, z tego obrazu mówią mi, że woda i krew, woda i krew, ty jesteś ze mną i kochasz mnie. Woda i krew, woda i krew, strumienie dwa rozchodzą się. Woda i krew, woda i krew, a ja powtarzam.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany. Swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Konkretny plan wobec każdego z was. Na każdego z was patrzy z wiarą, nadzieją, miłością. Wszystkich zawsze wysłuchuje. Jest blisko was niczym troskliwy i czuły ojciec.
Miałem mur od siebie, wierzyłem i kochałem, i byłem tym, kim chciałbym był, i żyłem jak chciałbym żył, i byłem kim miałem być. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo, trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. W tej muzycznej podróży z świętym już Janem Pawłem II towarzyszył Państwu zespół Sezon na Czereśnie w składzie pani Karolina Kotra skrzypce, Karolina Płaneta wokal, flet, Patrycja Babraj wokal, Kamil Fejkel perkusja, Krzysztof Piechnik pianino, Wiktor Kamykowski gitara elektryczna i Piotr Pałucki gitara basowa. Dziękujemy bardzo za ich piękne świadectwo autentycznej i szczerej wiary. Poezję pełniła dzisiaj pani Anna Warchał. Scenariusz, reżyseria Łukasz Przybyło.